lekkomyślnie podał w internecie swoje dane osobowe kłamaczowi. Czyste zło wydało rozkaz ataku na bezbronnego Bartka. Przeczesując internet, dowiedziałam się o niecnych planach sieciuków. Wysłałam roboty na pomoc Bartkowi. Jaśku, nie wiesz, co czemu barany na widok ławcy wydają takie dziwne dźwięki? Z internetu to wzięły, co ja? W ostatniej chwili udało się uratować chłopca. Wspólnie z robotami postanowiliśmy stworzyć drużynę sieciaków. Niestety, czyste zło nie podda się bez walki. Młodzi internauci, nie znający zasad bezpiecznego korzystania z sieci, nie mogą czuć się bezpiecznie. Jaśku, przecież ty bekusz. Taki straszny wstyd na stare lata. Mój misiu, biciu. Nie publikujcie w internecie rzeczy, których możecie się kiedyś wstydzić. Ktoś może wykorzystać je przeciwko wam. Internet pamięta wszystkie wasze błędy.